Publikacją planowaną przez wydawnictwo Muzeum Łazienki Królewskiej jest tłumaczenie jednej z najwybitniejszych biografii ostatniego króla Polski. Stanisław August i Europa Oświecenia, napisanej przez uznanego francuskiego badacza oświecenia Jeana Fabra. Biografia ta daje nam możliwość innego spojrzenia na kontakty między Rzeczpospolitą a Europą w XVIII wieku. Nie tylko bowiem Polacy jeździli do krajów Europy Zachodniej, aby pogłębiać swoją wiedzę na temat najnowszych odkryć, badań czy trendów w architekturze i sztuce. Bardzo często także naukowcy i podróżnicy z Francji, Niemiec czy Anglii przybywali do Rzeczypospolitej, aby tu szukać pracy lub prowadzić swoje badania. Wymiana doświadczeń i wiedzy dawała możliwość obopólnych korzyści. Za przykład niech posłuży nam francuski botanik Jean Gilibert, który przyjechał na dwór Stanisława Augusta, aby badać florę Rzeczypospolitej. Jego działalność w Grodnie i Wilnie zaowocowała licznymi publikacjami, między innymi ważnym opisem roślinności Wielkiego Księstwa Litewskiego, Flora Lituanica. Zbyt wiele miejsca zajęłoby przytaczanie wszystkich przykładów niezmierzonej cierpliwości i dobroci, z jakiej korzystali uczeni protegowani Stanisława. Niechaj zatem wystarczy nam malownicza, dramatyczna i zabawna zarazem opowieść o przyrodniku Jean-Emmanuelu Gilbercie. Jaki to szczególny przypadek sprowadził pana do Grodna? Spytał król Gilberta przy pierwszym spotkaniu. Skłonny do zwierzeń przyrodnik pozostawił potomnym sporo informacji, zarówno jeśli chodzi o wspomniany przypadek, jak i o losy jego kariery w Polsce. Wiemy zatem wiele o odważnych przemyśleniach tego naiwnego dość człowieka o niezbyt stabilnym charakterze. Uzyskawszy tytuł doktora medycyny w Montpellier, wrócił Gilbert do swego rodzinnego Lyonu, gdzie kolegium medyczne powierzyło mu katedrę anatomii, chirurgii i historii naturalnej. Spośród wielu specjalizacji właśnie ta ostatnia była najbliższa sercu naukowca. Za pomocą botaniki chciał obalić despotyzm medycyny. Głosił wyższość ziołolecznictwa i swoich kolegów po fachu otwarcie nazywał szarlatanami. Agresywnym traktatem zatytułowanym Anarchie Médicale wywołał burzę na macierzystym uniwersytecie. Doszło nawet do tego, że jego studenci podłożyli ogień na terenie uniwersytetu. W pewnym momencie Gilbert popadł w długi, próbując na własny koszt stworzyć w Lyonie ogród botaniczny. W międzyczasie agent Tyzenhauza Tadeusz Downarowicz, poszukujący we Francji weterynarzy, zaproponował mu założenie wzorcowej szkoły w Grodnie. W październiku 1775 roku udał się do Polski. Dwa lata później Grodno posiadało już własny ogród botaniczny, w którym rosło 1200 egzotycznych roślin. Nie zaprzestawszy ataków na medycynę tradycyjną, Gilbert zaczął zbierać materiały do swojej pierwszej pracy florystycznej Flora Lituanica Incoata. Wizytujący Grodno Stanisław spotkał się zatem z człowiekiem szczęśliwym. Wrażenia drugiej strony były równie pozytywne. Król zachowuje się przy bezpośrednim kontakcie jak zwykły człowiek, pisał Gilbert do jednego ze swoich przyjaciół w Lyonie. Wie dużo o fizyce i historii naturalnej, ceni sobie najbardziej tę ostatnią. Spodobał mu się mój plan. W dowód uznania botanik otrzymał pełne wydanie Flora Danica, prezent iście królewski, od tego, którego nazywał Antoniuszem Północy i który bez zbędnych ceregieli zapraszał go do stołu. Stanisław ze swej strony dostrzegał w swoim współbiesiadniku człowieka, który jest grzeczny, nie grymasząc, szczery bez szorstkości, wymowny bez sztuczności i uczony bez pychy. Król interesuje się szczegółami z życia francuskiej rodziny, którą los rzucił do Polski. Czy powiększy się ona o jakiegoś dużego Litwina? Zostanie ojcem chrzestnym syna Gilberta, Stanisława, a jakże, którego matkę zasypie prezentami. Śledzi dokładnie badania Gilberta, sprowadza dlań sadzonki z Anglii, wyszukane przez samego Solanera, towarzysza słynnego Cooka. Zachęcany w ten sposób Gilbert pracuje teraz pełen entuzjazmu. Powstają kolejne tablice Flora Lituanica,
dzięki czemu świat nauki poznaje rośliny pochodzące z kraju równie dziewiczego jak Kanada. Do tego dochodzą kolejne tomy Indagatores Naturae in Lituania z opisami fauny niezbyt znanej buffonowi. Działalność Gilberta przerywa jednak nieoczekiwany dramat. Wspólnie z żoną zdecydowali się pochopnie przyjąć pod swój dach cieszącego się nie najlepszą sławą rodaka kawalera de Berlu, byłego konfederata barskiego. Niewykluczone, że pani Gilbert była aż nadto gościnna. Cokolwiek by to nie znaczyło, w maju 1782 roku całe Wilno mówi już o skandalu. Kawaler trzykrotnie próbował otruć Gilberta arszenikiem rozpuszczonym w kawie. Jeden z uczniów botanika, Onufry Orłowski, zapobiegł nieszczęściu. Poinformowany o wszystkim król każe wybić okolicznościowy medal ku czci Orłowskiego, Gilbertowi zaś obiecuje przykładne ukaranie sprawcy. Aby odwrócić jego uwagę od rodzinnych kłopotów, proponuje mu przebadanie złoża rtęci, które odkryto właśnie w Wilnie. Przez całe lato Gilbert pisze o osiedleniu się na stałe w Polsce i naturalizowaniu dzieci. Na początku 1783 roku Komisja Edukacji Narodowej wzywa go do Warszawy, zwraca należne pobory, król zaś przekazuje mu 6000 zł na utrzymanie uczniów. Gilbert nie wraca jednak do Wilna, lecz potajemnie wyjeżdża do Francji, zostawiając na miejscu żonę i dzieci. I tu przyjaźń króla objawia się w całej pełni. Zamiast ukarać zrozpaczonego delikwenta, który w kwietniu jest już w rodzinnym Lyonie, załatwia mu urlop, wychwalając go przed władzami wileńskiej uczelni, nawiązuje ponownie kontakt listowny, godzi z żoną, pomaga rodzinie w powrocie do Francji i organizuje transport książek i kolekcji przyrodnika. Ostatnie skrzynie dotrą do Lyonu w 1789 roku. Gilbert odzyskał w Lyonie swój ogród botaniczny i profesurę na uniwersytecie. Dzięki rekomendacji króla Polski został naczelnym lekarzem szpitala w Lyonie. Koresponduje jeszcze długo ze Stanisławem, a ich listy nadal utrzymane są w rodzinnym, pełnym zaufania tonie. Mały Stanisław skacze z radości, gdy tylko słyszy o swoim ojcu chrzestnym.